Oblicz sumę wszystkich liczb naturalnych, które są większe od 15 oraz mniejsze od 90, których reszta z dzielenia przez 6 jest równa 4. Mamy znaleźć wszystkie liczby naturalne, które będą jednocześnie większe od 15 i mniejsze od 90. Poszukajmy w tym przedziale pierwszej liczby, która będzie spełniała ten warunek, czyli przy dzieleniu przez 6 będzie dawała resztę. 4. Najmniejsza liczba, która spełnia ten warunek to jest 16. zobaczmy jaką resztę daje przy dzieleniu przez 6. Mogę zapisać ją jako 6 razy 2, co mi daje 12. No i reszty zostanie mi rzeczywiście 4. Czyli najmniejsza liczba, która spełnia ten warunek, to jest 16. Z tego wynika, że nasze A1 wynosi 16. Poszukajmy również największej liczby, która będzie spełniała ten warunek. Największa liczba, która znajduje się w tym przedziale, to jest 89. 89 możemy zapisać jako 6 razy 14, co nam daje 84, więc widzimy, że jeszcze do 89 brakuje nam 5. Z tego wynika, że liczba 89 przy dzieleniu przez 6 daje resztę 5, a my potrzebujemy resztę 4. Więc sprawdźmy kolejną liczbę, czyli 88. To będzie również 6 razy 14, co nam da 84, i właśnie tu dostaniemy resztę 4. Więc ostatni wyraz naszego ciągu, czyli an, będzie wynosił 88. Aby znaleźć różnicę tego ciągu, wyznaczmy może jeszcze wyraz drugi i może jeszcze wyraz trzeci, czyli wyraz drugi będzie wynosił tyle, ile kolejna liczba stojąca za szesnastką, która przy dzieleniu prze, przez 6 da resztę 4. Będzie to liczba 22, dlatego, że 22 mogę rozpisać jako 6 razy 3, co nam daje 18, plus 4. Kolejna liczba Czyli kolejny wyraz tego ciągu, czyli A3, to będzie 28, dlatego że mogę rozpisać go jako 6 razy 4 plus 4. Czyli początkowy wyraz tego ciągu to jest 16, później mamy liczbę 22, następnie 28. Więc zastanówmy się, o jaką liczbę różnią się kolejne wyrazy. Czyli ile muszę dodać do pierwszego wyrazu, żeby dostać wyraz drugi, i następnie ile muszę dodać do drugiego wyrazu, żeby dostać wyraz trzeci. Oczywiście dodajemy tutaj liczbę 6, czyli różnicą tego ciągu jest 6. Aby policzyć sumę wszystkich liczb naturalnych, musimy jeszcze wiedzieć, ile tych liczb znajduje się w tym przedziale. Wiemy, że ostatni wyraz, czyli, czyli ostatnia ta liczba to jest 88, więc wykorzystamy wzór na n-ty wyraz ciągu arytmetycznego, czyli an to jest a1 plus n minus 1 razy r. Nasz n-ty wyraz to jest 88. Pierwszy wyraz wynosił 16. Nie wiemy, ile jest tych wyrazów, chcemy właśnie policzyć, ile tych wyrazów jest. Ale znamy różnicę, wiem, że ta różnica wynosi 6, więc dostajemy równanie z jedną niewiadomą n. Proponuję, aby 16 przenieść na lewą stronę równania. Po prawej stronie może opuśćmy nawias, czyli mamy 6n minus 6. Tutaj mamy 72, to jest 6n minus 6. Minus 6 przenieśmy na lewą stronę, czyli mamy 72 plus 6, to jest 6n, czyli 6n wynosi 78. Teraz podzielmy obustronnie przez 6 i dostaniemy, że n wynosi 13. Znając już wyraz pierwszy, n oraz, y, y, oraz różnicę tego ciągu i wiedząc, że tych wyrazów jest 13, możemy spokojnie już policzyć sumę wyrazów tego ciągu, czyli SN skorzystamy ze wzoru to jest pierwszy wyraz plus ostatni wyraz przez dwa razy N. Nasze N wynosi 13, więc możemy zapisać, że liczymy S13, pierwszy wyraz to jest 16, N wyraz wynosił 88 przez dwa razy N, czyli 13.